Nie wiem, czy to nie jest po robocie, ale chrupnęło. W którym miejscu ci chrupnęło? Wiesz co, tutaj. Czołem, kochani. Jesteśmy w Beskidach. I jesteśmy na trasie roller coastera w ramach maratonu Trzech Jezior. Mocne podejście na Czupel, to jest pierwszy fragment trasy szlakiem czerwonym roller coaster, więc mam nadzieję, że będzie ciekawie góra, dół, góra, dół. No zobaczymy, na razie jest mało biegania, bo podwozimy dosyć mocno i intensywnie, także na biegowo raczej tak początek se średni, ale zobaczymy, jakie piękne widoczki nam tutaj organizatorzy przygotowali. No i mamy pierwsze takie widoczki. Gdzieś tam widać już cokolwiek. No miało być słońce, nie ma tego słońca, więc może dobrze, bo przecież zapomniałem picia ze sobą. No to jest dramat, no. Mało tego, teraz wymacałem w plecaku, że zapomniałem też kubka, czyli na punktach nawadniania i odżywiania nie dostanę nic, no także 25 koła przede mną praktycznie bez wody. Jak mnie złapią, to jeszcze dostanę karę. 30 minut, a chyba za dwa braki w wyposażeniu obowiązkowym to jest godzina, no także no pudła nie będzie. Dobra, nie pitolimy, ciśniemy. Jeszcze niestety z Czupla nic nie wyszło, bo trasa zakręciła w szlak niebieski w lewo i do samego szczytu gdzieś tam się nie dostaliśmy, także KGP się nie zrobi. Ale cóż, trzeba cisnąć dalej, no i tyle. Nie wiem, czy to nie jest po robocie, ale chrupnęło. W którym miejscu ci chrupnęło? Wiesz co, tutaj. Tu czuję. Tu takie, czujesz ból? Tak, tak. Czekaj, luźno nogę. A, teraz jak kręcisz, to mnie wiesz co, tu boli. Słuchaj, Achilles się trzyma, nie jest naderwany, nic. Zrobimy to po mojemu. Dobra. Ale chyba nie rozlewa się jakoś, nie? Nie. Mi się wydaje, no. Nie. To może... Może i dobiegnie. Nie, bo... no, będę spróbuję dolecieć, no. Kurde, ty masz sam, ja właśnie się zastanawiałem, co ty masz w tym plecaku, że taki wielki, jak od samochodu odchodziłeś. Mówię, kurde. I tak dalej, ale dzięki Bogu, no, tak się mówi. Chcesz pomóc? Nie, już. Dziękuję, już jestem opatrzony. Cześć. Już operacja zakończona. No i stał się fuck upik, ponieważ chrupnęła mi kostka, tak, że aż w tym spadaniu z tym gruzem, to słyszałem po prostu to chrupnięcie, także kurde, nie wiem, czy dolecę. Bardzo dziękuję koledze, który mnie opatrzył z koleżanką. Jakoś tam cisnę, no na razie nie odczuwam, ale po jakichś 200 metrach znowu ją sobie podkręciłem, także znowu źle stanąłem. Także sobie troszkę poprawiłem to w cudzysłowie. No zobaczymy, no dobiegam. Jest 6 km, kończymy, dobiegam do punktu żywieniowego. Tam zadecyduję, co ze mną dalej. No chętnie bym pobiegł, może do następnego punktu. No zobaczę, jak ta noga będzie wyglądała. No przede mną cudowne widoki i to wszystko pozwala przetrwać. No. No i dobra, pierdzieliś, postanowiłem, że lecę. Powiedzieli mi, że jest 13 km do następnego punktu. Przebiegamy przez zaporę w Trasnej. No jak tego nie podziwiać, no. Dopóki boli, to znaczy, że się żyje, no. No nic, mamy dyszkę do góry Żar, także gdzieś tam jeszcze jest kawałek, a stamtąd już szósteczka. Na razie się tarabanimy.
Mamy 14 kilometr. No i od pewnego czasu już jest tak biegowo, bo już się dostaliśmy gdzieś tam tym mocnym podejściem. I teraz już parę kilometrów można sobie gdzieś tutaj troszkę polecieć. Noga w miarę nie dokucza, myślę, że spokojnie. To skończę nawet. Gdzieś tam udało mi się trochę podoganiać osoby, które w wyniku tego, że gdzieś tam leżałem, no to mnie wyminęły, także jestem zadowolony, aczkolwiek ewidentnie widać, że jeśli się zatrzymam na chwilkę, no to jak stygnie, to zaczyna boleć, także jest dobrze, póki jest w ruchu, a myślę, że dzisiejszy wieczór będzie i jutrzejszy poranek, ulala. No i zbliżamy się już do góry Żar. Nóżka podaje dobrze, także poprawiło się. Zostało 9 km do końca. Myślę, że będzie dobrze. No i liczę na piękne widoki, bo tak prześwitują tutaj. No, to co, oglądamy, nie? Proszę bardzo, paśniczek. Pięknie to wszystko wygląda. Bym tu przylot jeszcze raz, tylko mi się nie będzie chciało, no. Zapraszam na bigo. Jak masz to drugie kółko, to tu w lewo, nie? Kochani, no i kończymy roller coaster w ramach maratonu Trzech Jezior. Co do biegu, myślę, że to jest idealny bieg na zakończenie sezonu letniego. Można sobie przyjechać, spędzić też jakiś fajny czas nad jeziorami w rejonie Żywca. No i polecam paść na górę Żar, bo z niej są bardzo fajne widoki. No i cóż, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja spadam tam. No i co? Nie siedźcie w domu, tylko idźcie w góry. Ciao! Dzień dobry. Dzień dobry. Jak zdrówko? Co można? Chyba nie jest. A co pani poleca? Serowo, jabłko, tak. Po drodze.